Kameruje się. Lucy Zapał, studio przedmeczowe. Dzień dobry, kłaniamy się skąd? Ze Stadionu Olimpijskiego w Warszawie. Mają być Igrzyska Olimpijskie w Warszawie w roku 2040 i 2000, albo 2044. I mamy już Stadion Olimpijski. Oto Stadion Olimpijski. A dlaczego Olimpijski? No bo gra tu Olimpia Warszawa swoje domowe mecze. Więc mamy Stadion Olimpijski, pierwszy krok w stronę Igrzysk absolutnie zrobiony, a my jesteśmy dzisiaj na zaległym meczu pierwszej kolejki drugiej grupy warszawskiej okręgówki, w którym to Olimpia zagra derby Warszawy z Gromem Warszawa. Dokładnie tak. Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj jest międzynarodowy, ale na pewno jest Dzień Lotnika. Więc mam nadzieję, że ten mecz zniesie się wysoko. No, pozdrawiamy Okęcie generalnie. Tak, może ktoś tu się wzniesie na wyżyny. Po dwóch meczach na razie Olimpia wygrana i przegrana. Grom Warszawa ma zwycięstwo i remis. W dwóch meczach Olimpii Warszawa padło do tej pory 13 goli. Także trzymajcie Więc tak liczymy na to, że tutaj średnia 6,5 gola na mecz, jeśli dobrze liczę, zostanie podtrzymana. Tym bardziej, że w meczach Gromu padło chyba 6 goli, czy 7. Tych dwóch, więc liczymy dzisiaj na dużo goli. Trochę z duszą na ramieniu przyjechałem na ten mecz, bo równo 5 lat temu, również w środę 28 sierpnia, tu na tym obiekcie podczas wyjmowania otwieracza do piwa kamera mi upadła na betonowe podłoże i się uszkodziła i była cały miesiąc w naprawie. Dziś piwa ze sobą nie mam, dzisiaj już studio przedmeczowe odbyliśmy podczas Happy Hours w knajpie Street na ulicy Towarowej. Czy jest to lokowanie produktu? Nie wiem, ale ja bardzo szanuję takie happy hours. Słuchajcie, dwa piwa w cenie jednego. Także ja bardzo szanuję takie happy hours. Więc dwa jest więcej niż jeden. Więc na mnie pozostaje. Lepiej mieć niż nie mieć. Piłka w naszą stronę leciała. Lepiej mieć niż nie mieć, chyba że chodzi o chorobę weneryczną. No to tak. No, więc tak. My zapraszamy do obejrzenia skrótu. Podaże Olimpia Warszawa na niebiesko, goście Grom na biało. Co szansa Gromu, ach, pierwszy strzał w tym meczu na bramkę. Puści. Zobaczmy Olimpia przed szansą. Pierwszy celny strzał gospodarzy. Do statystyk. Zobaczmy ładnie, szansa dla Gromu, nie ma bramki. Szansa dla Gromu, nie ma po raz kolejny. No i takie mamy rozporządzenie, że trzeba sprawdzać. Nawet zapisu tak nie było. Zobaczmy, szansa dla Olimpii. Jeszcze nie koniec. Brawo, brawo. Jeszcze cały czas nie koniec. Ależ bramka, 1-0. Brawo. Ale ładnie. Ładna brawa. Mamy minutę 33. Ładnie, w końcu za którąś próbą. Świetne okazje mieli zawodnicy Gromu Warszawa. I to teraz Olimpia, druga tak naprawdę setka, bo wcześniej był jeden strzał na bramkę. I mamy bardzo ładny gol, prawda? Uderzenie z zapola karnego. Tak, bardzo ładna brameczka. No i po bardzo sennym jak na razie tym meczu, nie licząc tych dwóch setek dla Gromu, mamy otwarcie. Mam nadzieję, że ten mecz nam się troszeczkę tutaj rozkręci. Oby. Bo póki co Kamusia wjechała. Bardzo, ale zwłaszcza, że po dwóch piwach jesteśmy trochę senni. Ale mam nadzieję, że ta brameczka trochę animuszu da dla jednych i dla drugich. Tak jest. No. Co będzie szansa? Ach! Gol! 2-0, ale szkik bramkarza Gromu. Ale szkik, dalej ładne uderzenie lewą nogą z woleja. Szkoda golkipera gości, bo dość pechowo puszczona bramka. No i chcieliśmy, żeby nam się mecz rozkręcił. Minęły 3 minuty od gola na 1-0 i Olimpia podwyższa prowadzenie. Dostaliśmy podwójny espresso. Tak jest i czujemy się rozbudzeni. Ja w każdym razie się czuję już bardziej rozbudzony, a mam nadzieję, że to nie jest koniec emocji na dziś. Dobrze, brawo! Dobry strzałach! Ładny strzał Gromu! Na raty broni bramkarz Olimpii. Właśnie druga koleżanka mówiła, że ona chce się z chłopakiem tam od listopada
zmienić mieszkanie i napisała post na jakiejś grupie. Brawa! Komu dla gromu! Mamy kontakt! Ładnie. Ej, tutaj mieliśmy krótki okrzyk radości. Ze strony Piotruś strzelił. Mamy okrzyk radości ze strony fanów gromu. 45 minuta właśnie wybiła. W tym momencie, kiedy zawodnik gromu umieścił piłkę w siatce, no i mówiliśmy, że mamy nadzieję, że tutaj emocje jeszcze jakieś będziemy mieli. Mamy 2-1, 2-0, jak wiemy, to jest bardzo niebezpieczny wynik. Tak jest. Wynik 2-1. Myślę, że ta pierwsza połowa zaraz się skończy. Ale kontaktowa to do szatni jeszcze. Tak, to jest to do szatni, ale myślę, że ten gol nam zwiastuje bardzo ciekawą drugą połowę. Strzałach broni bramkarz gromu. Mamo, rzuć picie. No. Łatwy będzie szansa na 2-2. Nie ma bramki. Trzecia setka zmarnowana przez Grom w tym meczu. Coś nieprawdopodobnego. Rzut wolny dla Olimpii. Trzyosobowy mur. Ładny strzał, ale nad bramką. Ładna indywidualna akcja. Zobaczmy, czy tam nie było ręki. Gol! 3-1! Zastanawiałem się, czy przy tym dograniu nie było zagrania ręką. Rykoszet zmienił golkipera Gromu Warszawa. I gramy 15 minut w drugiej połowie. Olimpia Warszawa podwyższa prowadzenie. Jest 3-1 dla gospodarzy. Słupek! Jeszcze nie koniec, jeszcze jeden strzał nad bramką. I a broni bramkarz gromu. I grali okręgowy Puchar Polski. Ktoś z roboty tam dojechał w ogóle? No najwyraźniej. Tylu grajków? Zebrać to? Słuchaj, tam było takie zatrzęsienie ekspertów najróżniejszych, tak? Bez umawiania się wtedy jeszcze. O! Ładnie! A bramka! Ależ pięknie! Ładna brama. Ależ ładny gol! Zostało nam 8 minut podstawowego czasu. Piękna bramka zawodnika z numerem 11. Stadiony powiatu myślę, że to już są. Ładnie się złoży. Aczkolwiek po rękach. Tak, jest po rękach, ale no strzał był też bardzo mocny, bardzo trudny do obrony. 8 minut do końca, Olimpia Warszawa, Grom Warszawa, 3-2. Ach! O! Pobiło się. O. Szarpanina na boisku. Gdzie tu karteczka jakaś? Raz, dwa i tyle. No. Aj, nie ma! Siedzi! 4-2! Kilka minut po tej bramce dla Gromu, kiedy wydawało się, że goście jeszcze może powalczą o wyrównanie. Olimpia Warszawa chyba pieczętuje swoje zwycięstwo. Mamy do końca podstawowego czasu gry 4 minuty. I utrzymuje średnią bramek na mecz. Tak jest, to o czym mówiliśmy. 6 goli, 6,5 bramki na mecz padło w dwóch pierwszych meczach Olimpii. Teraz mamy 6 goli, jak padnie jeszcze jeden, to ta średnia zostanie jeszcze troszeczkę podkręcona. Także Olimpia reklamuje się na cały sezon. Tak jest. Beniaminek warszawskiej klasy okręgowej. Ładne podanie. Zobaczmy, szansa jeszcze jedna dla Olimpii. A, chyba wypchałby skutecznie. A nie. Tak się utrzyma. Gol! 5-2! 90 plus 1! Nie wiemy, ile jeszcze pogramy. Brakuje nam gola do porządku. 6-2. Może się jeszcze uda. Ale
koniec meczu, a zatem po doliczeniu 4 minut arbiter główny zakończył to spotkanie. Jednego gola zabrakło do porządku 6-2. Olimpia Warszawa wygrała z Gromem Warszawa 5-2 w meczu zamykającym pierwszą kolejkę warszawskiej okręgówki w grupie drugiej. No i to jest dla Olimpii drugie zwycięstwo w tym sezonie, dla Gromu pierwsza porażka. Podsumowanie meczu by pan taktyk. Dużo bramek, więc fajnie. Prawie 6-2, więc pozdrawiamy prawie Marka. Prawie fajnie. Więc pozdrawiamy Marka, prawie fajnie. Miło spędzone popołudnie. Oby takich więcej. Niezły meczyk. Początek był senny, tak, ale się rozkręcił i niezły meczyk. Warto było tutaj dzisiaj przyjść na Stadion Olimpijski w Warszawie, bo już taki mamy. Olimpijska a zatem forma. Można organizować igrzyska. Tak jest. Olimpijska forma u obu drużyn, także oby częściej. Tak jest.